Witam Państwa serdecznie po konferencji, po drugiej konferencji Latającego Uniwersytetu Leszczynowego. Naszym rozmówcą jest profesor Łukasz Święcicki, psychiatra, który dzisiaj wygłosił bardzo interesujący wykład pod tytułem Ku życiu czy ku śmierci? Ku życiu czy ku śmierci, wykład dotyczący zaburzeń w chorobie afektywnej. Zachowań ryzykownych w chorobie afektywnej dwubiegunowej. Jest późny wieczór, robimy ten wywiad, wszyscy nam to wybaczą. Ja najbardziej byłem zaskoczony i też może nawet zafascynowany tymi wykresami, które Pan pokazywał, tą pierwszą sinusoidą, która opisywała taki schemat zaburzeń, gdzie depresja jest nisko pod osią, a mania wysoko, po czym Pan to skrytykował i pokazał inny, taki bardzo mocno dołujący ludzi aktywnych wykres, gdzie, proszę Państwa, depresja była nisko, a mania jeszcze niżej, po prostu, bym powiedział, w piekle. No, oczywiście po prostu manii nie trzeba utożsamiać z aktywnością. Bycie aktywnym, czy też takim lekko nadaktywnym, nie oznacza bycia maniakalnym. Miałem na myśli takie manie kliniczne, pełnoobjawowe, które no oczywiście troszeczkę fenomenologicznie to wydają się być podobne do takiego pobudzenia, ale to podobieństwo jest takie mniej więcej jak między krzesłem i krzesłem elektrycznym, czyli nie, rzeczywiście, że jakiś podstawowy substrat jest niby podobny, ale to jest jednak zupełnie co innego i myślę, że w tych maniach jest tak, że nie jestem tego pewien, to jest taka hipoteza. Jestem w Polsce chyba dosyć z tego powodu krytykowany. Myślę, że polscy psychiatrzy stukają się w głowę, jak widzą właśnie ten wykres. On jest taki, ta prosta kreska jest taka dosyć kontrowersyjna. No, prosta, prosta krzywa, mnie to jeśli przekonało. Mogę tak powiedzieć, jest dosyć kontrowersyjna w Polsce. No, na swoją obronę mogę powiedzieć, że ja po prostu miałem bardzo dużo takich pacjentów. Mam poczucie, że rzeczywiście w czasie, kiedy oni są pobudzeni, powiedzmy, że hiperaktywni, na pewno bardzo przyspieszeni, to są bardziej zaburzeni niż wtedy, kiedy są depresyjni. To znaczy, co mam na myśli mówiąc, że są bardziej zaburzeni? To znaczy, trudniej mi jest do nich dotrzeć, trudniej mi się znacznie z nimi porozumieć, ale też ich myślenie znacznie bardziej odbiega od myślenia realistycznego. To znaczy, tak definicyjnie mówi się o tym w książkach do psychopatologii, mówi się testowanie rzeczywistości, czyli na ile człowiek testuje rzeczywistość. I zakłada się tak, że człowiek zdrowy testuje rzeczywistość prawidłowo, czyli tam no powiedzmy na 90%, tak? Bo nigdy, zawsze mamy troszeczkę pomyłek takich poznawczych. Człowiek, który jest chory na depresję, testuje tą rzeczywistość gorzej, powiedzmy niech to będzie 80-70%, ale człowiek, który jest w manii, to nawet nie w 50% testuje rzeczywistość. On w ogóle, szczerze mówiąc, nie widzi rzeczywistości, tylko widzi to, co chce widzieć. Ma myślenie zupełnie katatymiczne, życzeniowe. To, co obserwuje, interpretuje zgodnie ze swoim tym, takim podstawowym wewnętrznym poczuciem, czyli wszystko mu sprzyja, wszystko jest, wszystkie sytuacje są dla niego korzystne. To co jest, wiadomo, że jeżeli chodzi o zaburzenia poznawcze, jeżeli chodzi o zaburzenia rozumienia rzeczywistości, to u osób właśnie maniakalnych najbardziej zaburzona jest ocena ryzyka. To znaczy, że człowiekowi się wydaje, że wszystko mu się uda. To znaczy, że jak będzie rzucał kostką o 21 ścianach, to za każdym razem wyrzuci 21 i po prostu nie ma, bo on tak chce, bo to jest mu potrzebne. Mi się czasem wydaje, że mi się wszystko uda i dlatego, kiedy dzisiaj zobaczyłem ten wykres, to oczywiście wziąłem to do siebie i pomyślałem, że może się powinienem zastanowić. Mi się też czasami wydaje, że mi się wszystko uda, tylko że niektórym moim pacjentom się zawsze wydaje, że im się wszystko uda, nie czasami. Nie, czy łudzę się i myślę, że większość ludzi zdrowych też łudzi się. No, wierzymy, że jednak jesteśmy zdrowi, że wszystko jest z nami w porządku, ale czasem zadajemy sobie pytanie, czy ta wiara gdzieś nas na jakieś manowce nie prowadzi, ale myślę, że nie prowadzi. Znaczy jest coś takiego, jest takie pojęcie, chętnie wystąpię na jakiejś innej konferencji,
które się nazywa spektrum choroby afektywnej wybiegunowej. Mm-hmm. I to jest taka myśl, że, no, że to nie jest takie zero-jedynkowe, tak? Tylko że pomiędzy tym światem ludzi chorych i światem ludzi zdrowych jest ta strefa cienia, w której znajduje się sporo ludzi. I jest sporo bardzo ciekawych badań na temat spektrum choroby afektywnej dwubiegunowej. Na przykład kobiety, które lubią czytać i mężczyźni, którzy piszą wiersze, mogą się znajdować. Tak twierdzi Nazir Gemi. Kobiety, które lubią czytać te wiersze, przypuszczam. Ale... I mężczyźni, którzy lubią je pisać. 3 tatuaże w widocznych miejscach, więcej niż 3 języki obce, więcej niż 60 partnerów seksualnych w ciągu życia, więcej niż 3 razy zmiana wiary w ciągu życia. Nie, no to już jest... A nie wszystko to naraz, tylko jedna nie, z tych no, rzeczy. Ja rozumiem, ale to nie, no, z tą zmianą wiary partnerami... 60 to rzeczywiście. To wystarczy, żeby to sklasyfikować. Natomiast z tymi wierszami... To nie pomyślałem. Natomiast z czytaniem to coś jest na rzeczy. Dlatego... Kobiety czytać, mężczyźni pisać. Mężczyźni piszą i nie ale czytają, właśnie kobiety czytają i nie piszą. Znaczy mnóstwo, kilka kobiet, które uciekały w czytanie i to było rzeczywiście aż podejrzane. No i to spektrum to jest rzecz taka oczywiście o wiele bardziej kontrowersyjna. Spektrum choroby afektywnej dwubiegunowej to zasadniczo nie jest choroba, ale pewne badania wskazują, że część z tych osób w przyszłości pewnie zachoruje. Mm-hmm. Więc część z nas się znajduje w takiej niebezpiecznej strefie. No, to nie znaczy oczywiście, że trzeba od razu pójść do psychiatry, brać leki czy coś takiego. To po prostu jest takie stwierdzenie faktu. Może lepiej pójść, bo na przykład jeżeli ktoś znajduje się w tym spektrum, a podejmuje zobowiązania jakieś wobec bliźniego swego, a następnie tych zobowiązań nie realizuje, no to robi się ambaras. Tylko co ten psychiatra ma zrobić? Zasadniczo... Zostawić mu usprawiedliwienie. Może. No jasne, zwłaszcza do sądu. Psychiatra nie bardzo może leczyć kogoś, kto jeszcze nie jest chory. No to co z ale mam takich zrobić? Pacjentów, którzy przyszli do mnie w takim momencie właśnie spektralnym i powiedzieli, że chcieliby podtrzymywać ze mną kontakt po to, żebym nie żebym ich leczył, tylko żebym spróbował ocenić, kiedy przekroczą granicę. I to się nawet czasami udawało, to znaczy, że widywaliśmy się co pewien czas, przez jakiś dłuższy okres czasu i w jakimś momencie na przykład mówiłem, już jesteśmy poza granicą i proszę zacznijmy leczenie i zaczynaliśmy. I oczywiście można się pytać, a czy to pomogło, a czy to było lepiej. Ja nie mam żadnego sposobu, żeby na to odpowiedzieć, bo prawidłowa metodologia, żeby na to odpowiedzieć, to by była taka, żeby z jednym takim pacjentem nic nie robić, a z drugim coś robić i żebym mógł to porównać. No nie mam takich sytuacji, więc nie mogę porównać. Nie wiem, może to było tak, że niepotrzebnie wydali pieniądze na wizyty. No, ale nie wiem. A kto im wskazał, że oni są... spektrum. To na przykład ktoś z rodziny się niepokoił, tak? że coś się z tobą nie dzieje. Ale też mam takiego pacjenta, który sam z siebie doszedł do takiego wniosku. Znaczy, ponieważ porównał siebie z innymi ludźmi i doszedł do wniosku, że robi bardzo dużo rzeczy zupełnie inaczej i że na przykład nie chcę za dużo o nim mówić, żeby jakoś tam nie naruszyć jego anonimowości, ale no, robił rzeczy na dość dużym poziomie, na dość wysokim takim profesjonalnym poziomie, z zupełnie innych dziedzin życia. Jednej takiej związanej bardzo ze sztuką, a drugiej bardzo z ekonomią. I one mu przeskakiwały. Raz robił jedno, raz robił drugie. I to go zaczęło zastanawiać, bo nie spotkał innych ludzi, którzy by tak mieli. I przyszedł o tym ze mną porozmawiać i widywaliśmy się pewnie przez 2 lata, zanim jednak to z tego się zrobiło normalne. Teraz to nie mamy obydwaj wątpliwości, że ma normalną chorobę afektywną dwubiegunową. Teraz to jestem na etapie namawiania go na położenie się do szpitala. Myślimy o elektrowstrząsach, myślimy o takich rzeczach. Ojej. A zaczęliśmy od rozmowy właśnie o tym, że interesuje mnie to i interesuje mnie tamto. I to nie jest tak, że to nie jest presja z mojej strony. Ja mu żadnej choroby nie wmawiałem. Ja byłem bardzo wycofany. To znaczy mówiłem, wie pan, nie wiem, czy jest sens, żebyśmy się spotykali. Ja nie widzę u pana choroby. On mówi, no ale to jest dziwne. Ja jednak uważam, że to może spotkajmy się za parę miesięcy. Ja powiem, co dalej się wydarzyło w moim życiu. No i on miał rację. To znaczy to się potoczyło w kierunku jednak nasilania tego dysonansu życiowego. Bardzo dziwne.
Dzisiaj ten wykład spotkał się no, z takim bardzo entuzjastycznym przyjęciem. Ja oczywiście się tego spodziewałem. A ja nie. Ja wręcz przeciwnie. No, ja, byłem bardzo zdziwiony. Ja znam czytelników. Ale większość osób była nastawiona, mam wrażenie, bardzo sceptycznie na początku, to jakoś tak potem no, sceptycznie, się przekonali. W miarę jak pan mówił, wszyscy się przekonali. No to tak jak z tym spadaniem z 10 piętra, na 5 piętrze jeszcze wszystko jest w porządku i wszystkim też się wydawało, że jest w porządku, ale potem kiedy już doszło do wątków o śmierci, no to już wszyscy się naprawdę przejęli i zaczęli wierzyć w to, co pan mówił. No i to było naprawdę niesamowite. Ja myślę, że w tym momencie skończymy. Bardzo dziękujemy. Pan profesor Łukasz Święcicki był naszym gościem. Mam nadzieję, bardzo że dziękuję. Kiedyś jeszcze się spotkamy na jakiejś kolejnej konferencji. Dziękuję państwu bardzo. O spektrum. Dziękuję państwu bardzo.